materiał wyjaśniający ogromne zużycie paletu na poziomie 8 kg na godzinę. Na wstępie chciałbym tylko podziękować wszystkim osobom, które do mnie pisały, bezpośrednio pisały komentarze z podpowiedziami, a także za kilka telefonów. Wszyscy chcieli pomóc i za to dziękuję. Postaram się, aby w tym materiale wszystko wyjaśnić, ale też, żeby go maksymalnie skrócić. Zanim jeszcze jednak zacznę tłumaczyć, rzucam schemat mojej instalacji z zaworem czterodrogowym manualnym. Jest to schemat prosto od producenta tego kotła, więc hydraulik uznał, że nie warto tu niczego modyfikować. Wracamy do początku. Po pierwszym uruchomieniu kotła następnego dnia włączyłem sobie kocioł, zadowolony, że w końcu mam ten proces za sobą. I od tego momentu zaczęły się problemy z wysokim spalaniem peletu, a także z zimnym powrotem z instalacji CO. Przyjeżdżał hydraulik w celu sprawdzenia, czy wszystko jest ok, i niczego nie znalazł. Zgłosiłem awarię do producenta, bo skoro hydraulik i Łukasz, który kompletował tę kotłownię, rozkładali ręce, postanowiłem wezwać serwisanta. Przyjechał z kamerą termowizyjną, posprawdzał wszystko, co należało do zestawu z kotłem, ale mimo 2 godzin pracy grzejniki miały może ze 20, może 25 stopni, a druga połowa była po prostu zimna. W mojej instalacji jest tylko 10 grzejników. Po sprawdzeniu wszystkiego, co mogliśmy, serwisant odkrył, że kryzy na grzejnikach są poustawione na 2 lub 3. Poustawiał wszystkie na 6, głowice termostatyczne z grzejników pozejmował i nagle wszystkie grzejniki jakby ożyły, co było widoczne na kamerze termowizyjnej. Wizyta serwisanta i tak trwała długo, więc uznałem, że skoro grzejniki się już nagrzewają, to obiekt zaraz się nagrzeje i powrót pewnie będzie odpowiednio dogrzany. Kocioł po wizycie serwisanta wyłączyłem, pozakładałem z powrotem głowicę i opuściłem budowę. Następnego dnia po przyjeździe na budowę uruchomiłem kocioł i zająłem się swoją pracą. Co godzinę tylko wpadałem do kotłowni kontrolnie. Po 7 godzinach pracy powrót chłodny. Połowa grzejników grzała nieźle, a druga połowa była zimna. Pomyślałem, co jest grane. Po 7 godzinach grzejniki się nadal nie rozgrzały, a w tym czasie kocioł chodził oczywiście cały czas na 100% swojej mocy, bo tak miałem testowo ustawione histerezy. Spalanie przy tym oczywiście było ogromne. Telefon do serwisanta. Podesłał kilka ustawień. Następnego dnia powtórka z rozrywki. Wprowadziłem któreś tam z kolei ustawienia na kotle i tak jakby spalanie się uspokoiło, powiedzmy spadło. Ale co z tego, jak znowu po 8 godzinach pracy część grzejników była ciepła, a część zimna, a powrót chłodny. Tutaj zrobię pauzę, bo wyjaśnię, co oznacza w moim języku zimny powrót. Dla mnie zimnym powrotem jest zimna rura, która jest zaraz za powrotem czterodrogowym na powrocie do kotła. U mnie jest to rura na dole zaworu czterodrogowego, która była zawsze zimna. Czwórnik powrotny wracający do kotła jest i będzie zawsze gorący, bo jak już wspominałem o tym nieraz, ten kocioł ma zagwarantowaną gorącą wodę z kotła biegnącą długą nitką. Nazwijmy to obiegiem krótkim. A zaś żeby kocioł otworzył przepływ na obieg powiedzmy duży, powrót musi osiągnąć temperaturę 55 stopni, bo taka jest wkładka w zaworze termostatycznym. Wracamy do kotła. A więc po 8 godzinach pracy kotła na 100% mocy miałem dalej chłodny powrót. Połowa grzejników była ciepła, ale nie gorąca, a druga połowa zupełnie zimna. W tym czasie większość widzów pisała, żebym obowiązkowo założył siłownik do zaworu czterodrogowego, bo ten kocioł bez siłownika nie będzie nigdy dobrze pracował. I już nawet zacząłem rozglądać się siłownikiem,
Ale zadzwoniłem jeszcze do Łukasza, bo może on coś wymyśli. Ten obdzwonił kogo mógł, dzwonił nawet do innych serwisantów Lazara i wszyscy jednogłośnie razem z moim hydraulikiem twierdzili, że siłownik do zaworu czterodrogowego nie jest tu potrzebny, bo on tu nic nie robi, a tylko kontroluje stałą temperaturę na instalację. Czyli z jednej strony miałem widzów, którzy domagali się montażu siłownika, a z drugiej strony grupę serwisanta, hydraulika i Łukasza, którzy twierdzili, żeby nie montować siłownika, bo to nic nie zmieni w mojej prostej instalacji. Kolejny telefon do serwisanta. Zaproponował test, abym pozakręcał we wszystkich grzejnikach głowice i ustawił wszędzie na jedynkę, a tylko jeden grzejnik ustawił na szóstkę i ten najbliżej kotła, i żebym zostawił tak kocioł na noc pracującego na 100% swojej mocy. Tak więc zrobiłem. Najbliższym grzejnikiem był grzejnik w garażu, czyli jeden z grzejników, który nigdy, powtarzam, nigdy nawet nie był ciepły. Tak jakby nie miał przepływu, ale powtórzę jeszcze raz. Wszystko zostało sprawdzone przez hydraulika i po raz kolejny przez serwisanta, który dodatkowo podkręcał wszystkie kryzy na 6. Tak więc tu już nie było możliwości jakby żadnej modyfikacji w celu ulepszenia tego wszystkiego. Następnego dnia po pracy przyjechałem na budowę, czyli po 30 godzinach pracy kotła. Na kotle było około 70 stopni, na mieszaczu aż 60, a na powrocie jakieś 42 stopnie, bo założyłem już z tego wszystkiego termometr na powrót. I uwaga, grzejnik w garażu, ten, który jako jedyny był ustawiony na 6, ledwo co ciepły. Posprawdzałem resztę grzejników, które były poustawione na 1 i niektóre były lodowate, niektóre były cieplejsze niż grzejnik w garażu. O co tu chodzi, pomyślałem. W międzyczasie dostawałem coraz to nowe podpowiedzi i telefony od widzów, i coraz częściej padało podejrzenie o zawór termostatyczny, który mógł być po prostu niesprawny albo po prostu się zawiesił. Kolejny telefon do serwisanta, bo mówiliśmy się, że mam do niego dzwonić na bieżąco, bo naprawdę człowiek chciał pomóc, a to co się dzieje w tej instalacji to jakiś fenomen. Po rozmowie z serwisantem zgłosiłem kolejną awarię i tym razem pisałem o wymianie zaworu termostatycznego. Serwisant pojawił się na budowie w ciągu 2 dni, zdemontował zawór termostatyczny i po testach okazało się, że jest sprawny. Normalnie się otwiera po przelaniu gorącą wodą. Testowo nawet zawór został obrócony o 180 stopni i założony odwrotnie, ale po takim zabiegu kocioł po włączeniu zagotował się w przeciągu 5-10 minut, ale nie puszczał w ogóle wody na obieg na CO. Zawór został ponownie obrócony i ustawiony poprawnie, kocioł zaczął puszczać gorącą wodę na obieg. Po około 2 godzinach pracy serwisanta dalej to samo, czyli połowa grzejników zimna, połowa ciepła i oczywiście grzejnik w garażu zimny. I wtedy serwisant chyba dostał jakiegoś objawienia lub olśnienia, bo przypomniało mu się tak jak był u mnie za pierwszym razem z kamerą termowizyjną, i sprawdzał grzejniki, to ze wszystkich grzejników były pozdejmowane głowice. I co się okazało? Po demontażu głowic na zimnych grzejnikach temperatura nagle zaczęła rosnąć, grzejniki ożyły. W przeciągu kilku sekund ciepło zaczęło napływać do grzejników. Oczywiście teraz, jak o tym mówię, czuję się jak tu sobie można to powiedzieć. Ja szczęśliwy, że w końcu będę miał wszystkie gorące grzejniki i powrót. A serwisant oczywiście też zadowolony, że rozwiązał kolejną usterkę. I czy to już było koniec zabawy? Niestety, ale nie. Wszystkie grzejniki bez głowic zaczęły się normalnie rozgrzewać, a jeden jedyny grzejnik w garażu nadal miał jakieś ale i nie chciał współpracować. Przypominam, że jest to grzejnik, który był testowany na ustawieniu na 6. Mimo aktualnie równie zdemontowanej głowicy, dalej nie chciał grzać. I co się okazało? Grzejnik miał nieprawidłowo podłączone wejście i wyjście.
na odwrót. I to też znalazł serwisant. Po kilku godzinach walki dowiedziałem się, że mam na 10 głowic 5 sztuk uszkodzonych. Sprawne 5 sztuk głowic wróciło na grzejniki, a 5 sztuk pójdzie do reklamacji. A co z powrotem? Nadal jest niestety chłodny. Udało się rozwiązać problem ogromnego spalania i zimnych grzejników. Teraz pozostał tylko już ten nieszczęsny zimny powrót. Postanowiłem spokojnie prześledzić jeszcze raz schemat z katalogu i odkryłem jedną niepokojącą mnie rzecz. W schemacie dołączonym do kotła jest wyraźnie zaznaczone, że zawór czterodrogowy jest siłownikiem, a u mnie jest bez. Co więcej, duża część widzów, przypominam, że twierdziła to samo, czyli ten kocioł wymaga montażu zaworu czterodrogowego z siłownikiem. Zamówiłem więc siłownik. Umówiłem się z hydraulikiem na poprawkę tego nieszczęsnego grzejnika w garażu. Przy okazji poprosiłem również hydraulika o delikatną zmianę w instalacji, gdyż miałem za mało miejsca na montaż siłownika do zaworu czterodrogowego. Cały czwórnik zaworu czterodrogowego został obrócony, bo był założony do góry nogami i w przypadku zaworu czterodrogowego manualnego nie ma to znaczenia. To w przypadku zaworu czterodrogowego z siłownikiem ma już znaczenie i zawór czterodrogowy z siłownikiem może pracować tylko i wyłącznie w pozycji ze skalą na górze. Zmiany w instalacji zostały wprowadzone. Siłownik na telefonie z serwisantem udało mi się założyć. I na tym zakończyły się zmiany i modyfikacje w kotłowi. Jakie zauważyłem zmiany po zamontowaniu siłownika do zaworu czterodrogowego? Jeśli mam być szczery, to żadnych. Tak, żadnych zmian nie zauważyłem. Dodam więcej, jestem rozczarowany pracą tego siłownika. Sądziłem, że ten siłownik będzie tak długo zamknięty na obieg CO, czyli powiedzmy na duży obieg, dopóki temperatura na powrocie za zaworem czterodrogowym nie będzie miała 55 stopni. A ten siłownik, po tym jak kocioł osiągnie temperaturę powiedzmy 60 stopni zadaną, otwiera pełny obieg, czyli powiedzmy duży obieg CO i cały czas stoi otwarty. Przymyka się jedynie co jakieś 20-15%, jeśli temperatura na mieszaczu zaczyna być wyższa niż zadana. Więc zawór czterodrogowy z siłownikiem po rozgrzaniu zachowuje się tak samo jak zawór czterodrogowy manualny, który miałem zawsze ustawiony jako 100% otwarty u siebie. Serwisant, hydraulik i Łukasz mieli rację. Zawór z siłownikiem niczego nie zmienia. Co więcej, nawet dopytałem serwisanta, a ten potwierdził, że zawór czterodrogowy w kotle nie kontroluje temperatury powrotu. Za zagwarantowaną temperaturę powrotu odpowiedzialna jest w tym kotle druga nitka, która zawsze dogrzeje sobie finalnie powrót do kotła. Więc tak, na dzień dzisiejszy grzejniki grzeją. Kocioł spala ilości podawane przez producenta, czyli według wyliczeń serwisanta spala mi 2 kg na godzinę, a według producenta powinien spalać około 2,5 kg peletu na godzinę. I jestem bardziej skłonny powiedzieć, że pali te 2,5 kg na godzinę. Co oczywiście jest akceptowalne. Gdzie tkwił główny problem tak wysokiego spalania, jakie miałem na początku? Bo chyba to jest dosyć istotne pytanie. Tak naprawdę wystarczyło zmienić ustawienia nawet jednej rzeczy, czyli ustawienia czasu podawania peletu, który miałem ustawiony dwukrotnie za szybki. Nie pytajcie, dlaczego miałem takie ustawienia wprowadzone.
bo ja ich nie ustawiałem. Tak było od początku uruchomienia kotła. Później dostałem inne ustawienia, które, jak już mówiłem o tym, diametralnie obniżyły spalanie. Co dalej z zimnym powrotem? Na dzień dzisiejszy nie wiem. Co druga osoba, z którą rozmawiam, twierdzi, że wszystko się ustabilizuje, kocioł będzie pracował codziennie. To wymaga czasu itp. itd. Powiem tak, ja już i tak straciłem za dużo czasu zabawy w kotłowni, zamiast wykończać dom. Zimy na razie są jakie są, czyli powiedzmy, że ich nie ma. Problemem może być także nawet i sam pelet, bo przy którejś tam wizycie serwisant stwierdził po przejrzeniu popiołu, że nie jest zbyt dobrze, w sensie, że pelet nie jest zbyt dobrej jakości jak za tą cenę. Przypominam, że płaciłem za tonę 1630 zł. Serwisant podał mi namiary na pelet, który on poleca i następnym razem taki też kupię. Co ciekawe, polecany przez serwisanta pelet jest tańszy o jakieś 200 zł niż nie zapłaciłem za swój. Nie podaję nazwy peletu, który mi został polecony, bo najpierw go sam przetestuję, a jak będzie lepszy, to wtedy dam znać. Znalazłem również informacje gdzieś na stronie producenta na temat kaloryczności peletu, jaki powinien być używany w tym kotle. A minimalna kaloryczność powinna wynosić 17 megajouli na kilogram. To by było wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że wszystko udało mi się wytłumaczyć. Jeżeli macie jakieś pytania, uwagi, bardzo proszę pisać w komentarzach. Postaram się na wszelkie pytania odpowiedzieć. Pozdrawiam.